I cześć, siemaneczko wam, z tej strony Lukasek, witam was w grze City Skylines 2. Widziałem, że fajnie, świetnie się przyjął taki formacik u mnie na kanale. No więc, kochani, powracamy do naszego miasta, a mianowicie do zarabiania na nim. Co ostatnio sobie zrobiliśmy, to zrobiliśmy sobie to, że odblokowaliśmy sobie drugi poziom wioski i będziemy próbować sobie tutaj osiągnąć jakąś stabilizację w tej grze, żeby móc sobie dalej zarabiać pieniążki. Jak sami widzicie, wracając do naszego miasta, jak sami widzicie, fajne osiedle się stworzyło tutaj, tych domków. Tutaj jeszcze zrobiliśmy taką fajną dróżkę, sobie poprowadziliśmy domki. Nawet sobie postawiliśmy dom Gwiazdy Popu i to daje +2 samopoczucia w promieniu 500 metrów. No więc, kochani, spróbujmy się tutaj zaangażować w zarabianie hajsiku. Co im potrzeba? Niestabilny zasięg służby zdrowia, odległość na piechotę do szkoły podstawowej. Myślę sobie, że możemy postawić szkołę podstawową. Jak na razie. Ja wiem, że to jest 25 tysięcy na miesiąc, z tym, że potrzebujemy troszeczkę zadowolenia. Nie chciałem tutaj inwestować w żadne służby zdrowia oraz szkoły na razie, ponieważ chcę, aby z tych zwykłych domów, sobie damy czas wyżej, na sam max, ponieważ chcemy, żeby oni, ci ludzie, ta gra sobie po prostu nie myślała, że aha, mamy ludzi, okej, okay, ich kształcimy i żeby zaraz nie wywaliło nam wyspecjalizowanych stref. I o to właśnie w tym chodzi. Póki co zapotrzebowanie mamy jeszcze na domy, więc sobie tutaj dostawimy jeszcze jedną drogę, zrobimy. Zróbmy sobie tą drogę, tą małą. Myślę, że o tutaj tak na wylocie będzie bardzo git. O tak o. Połączymy sobie z tą. I akurat sobie strefę stworzymy jedną. Tylko, że ja chcę malowanko. O właśnie tak. Zróbmy sobie, zapotrzebowanie spadnie oczywiście, ale to się zaraz wszystko zmieni. Tu już karawan, że mamy... Pomimo wezwania karawanu jakiś czas temu żaden się nie zjawił. Wiem, oczywiście. I kochani, tą strefę sobie tutaj usuniemy. Zrobimy to ładnie, to wszystko. Tylko żeby ją usunąć, to potrzebujemy sobie zrobić tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Na pięć, o tako, żeby nie przylegało do tej ulicy i do tej, wtedy nam się stworzą ładne strefy tutaj, takie przyosiedlowe, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, zróbmy tak, o właśnie, niech się stworzą, a tutaj usuniemy i sobie to zbuldożerujemy. Zróbmy tak, właśnie tak. Tutaj będziemy mieli jakieś dodatkowe osiedle, bądź nawet zrobimy sobie taką główną kiedyś drogę i dzięki temu sobie postawimy wyższe zagęszczenie tutaj i zrobimy sobie ładny deptak. Ja już tutaj mam wizję na to wszystko, a w zasadzie, żeby zrobić deptak dla pieszych, tutaj niech będzie takie o... osiedla, a tutaj sobie zmienimy. Chcę sobie to właśnie o w ten sposób i to tutaj przyciąganie sobie zrobić, tylko nie pamiętam, które to, o właśnie. I teraz będziemy mogli sobie stworzyć... To jest właśnie kolejny protip na to, żeby sobie łatwo, jeżeli gracie w tą grę i próbujecie sobie coś zrobić, no to właśnie to jest dobry protip na to, żeby wam nie przyciągało do prawej albo do lewej strony. No więc wyłączacie sobie to i dajemy przyciągać do istniejących kształtów. Dzięki temu mamy taki oto prosty
odcinek. Mamy sobie dróżkę, okej. I dzięki tej dróżce możemy sobie zrobić teraz ładną strefę. Tylko nie zgadza mi się tutaj siatka. Ja bym to całkowicie usunął w ten sposób. Ten parking sobie przeniesiemy w inne miejsce całkowicie. Może postawmy sobie tutaj przy tej strefie jakoś. O, nawet wiem chyba, gdzie wcisnę. Tutaj wciśniemy to. O, będzie ładnie. Będzie ładnie tutaj z tym. Tutaj gdzieś postawimy szkołę w dalszym tym. My mamy 200. Jak sami widzicie, idzie w górę 243. Oczywiście, jeżeli stawiamy strefy przemysłowe, komercyjne, nie przemysłowe, no to wiadomo, że ludzie, którzy pracują tutaj, to z naszego budżetu będą odejmowane właśnie wypłaty. A czego chcemy uniknąć, żeby nie było za dużo tego, a chcemy, żeby z podatków najwięcej się zarabiało. Już jest ta mniejsza dotacja, ale idzie dalej w górę, bo podatków nie możemy. Mamy podatki. Komercja i przemysł. Super. Dobrze. Może być. Teraz zobaczmy, jak tutaj ta siatka się tutaj zrobiła. Ja myślę, żeby w ogóle to zrobić tak. I tutaj, jak jest główna ulica, żeby sobie zrobić deptak. Ale jakby go tutaj pociągnąć, żeby to z siatką ładnie było. Zobaczmy, przyciąganie sobie włączymy, sobie zrobimy tak. Włączmy to. Chciałbym, żeby było to równo z tym. Równo z tą drogą. Nie pamiętam, która to była opcja przyciągania. O właśnie, to chyba trzeba wyłączyć. Tak, 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 właśnie, idealnie, zobaczmy sobie tak, jak to będzie wyglądać. Aha, strefa tak się robi. No więc, w takim razie, a jakbym tak pociągnął, jak się strefa zrobi, troszkę lepiej. Troszkę lepiej. Zobaczmy, 759 już, tutaj spada dotacja rządowa. Nad tym jeszcze popracujemy, to jest wszystko do wykreowania. Z tym, że ja chciałbym tutaj deptaczek zrobić ze względu na to, że zróbmy sobie w zasadzie tak. Tylko, że teraz nie mamy w 90 stopniach tego, a chciałbym sobie to tak rozplanować ładnie. Właśnie z tą siatką tutaj i mamy tutaj 90 stopni. Jest, pokazuje tam 90 stopni. O! Jakaś moja ręka dzisiaj jest nie tego. Zróbmy sobie tak. Łącznie tak. Że siatka. Troszeczkę dalej to. Tą drogę sobie postawimy. Tą drogę tak. Deptaczek tak. Znowu nie pod kątem. Nie umiem w tą grę dzisiaj. Tutaj 90 stopni jest, ok. I ta siatka jakaś taka jest nie tego. Jakbym tak postawił. Nie widzę, czy to jest 90 stopni. O, tu już lepiej to wygląda. Tu już lepiej to wygląda. Jakby tak dalej postawić. W sumie tak dobrze będzie. Bo tutaj sobie zrobimy teraz dojazd, ale dojazd sobie zrobimy tutaj z małej drogi i zrobimy sobie asymetryczną drogę. I damy sobie tak 90-180 stopni. Ja wiem, że to kijowe wygląda, aczkolwiek no tak to musi wyglądać niestety, bo ta gra nie jest aż tak dopracowana, jakbym chciał. No i dobrze, mamy taką sobie strefę. I teraz w tej strefie sobie zrobimy domki o takim zapotrzebowaniu.
Spoko, budują się. Budują się już pierwsze strefy. Zobaczmy sobie. 606. Zarobiście. Okej. Okay. Tutaj też spada nam o małym zagęszczeniu, ponieważ ta strefa to też jest o małym zagęszczeniu, z tym, że o średniej. Troszkę źle to przetłumaczone, bo jak stawiamy tą strefę, no to zmniejsza nam się tutaj zapotrzebowanie. W ogóle czego oni tutaj potrzebują? Niezajęte budynki, dostępność miejsc pracy, zadowolenie. I dlaczego tak tutaj zrobiłem? Ponieważ chcę, aby ta strefa była wyłączona z ruchu, a była tylko dostawa. I tak, po jednej stronie tutaj będą właśnie o takim średnim zagęszczeniu, to niech pójdzie troszkę w górę, a i sobie będzie git. To będzie ładnie wyglądać, ten deptaczek z takimi domkami, tu już ładnie się wszystko tworzy, to będzie nowe osiedle, takie przydrożne, że tak powiem. Czy oni tutaj parkują? Parkują, 18 miejsc, zarąbiście, będziemy mieli niedługo profit, tutaj już się korki zaczynają robić. Ja wiem, koreczki, niedobre te koreczki, ja bym w ogóle to sobie powiększył to. Mam drogę czteropasmową. O, i teraz to się oznaczało. To się oznaczało. O właśnie, teraz możemy sobie zrobić po środku, widzicie? Zróbmy sobie czteropasmową kosztem tych domów. Ale potrzebujemy przepływowości. Tutaj to może niech zostanie. Tutaj będzie trzypasmowa droga. Będzie git. I teraz tutaj z tego możemy sobie zrobić taką drogę dwupasmową. I sobie połączymy to. Tu. Będzie git. You're back with Second Moon Radio, your second musical home. Tak, może być. Tutaj sobie zrobimy tak i tutaj też damy takie, taką strefę, tylko damy bardziej tak. O właśnie, tutaj też sobie powstaną domki, ale żeby je powstały, to potrzebujemy dalszą strefę właśnie europejskiej. Europejskiej? Co ja gadam? Zrobimy sobie tak. Ładnie będzie. To jest tył sklepy. Tutaj domki. Good for the community. Będzie dobrze. We'll be back after this. I tutaj ludzie sobie chodzą, wchodzą do domków, jak sami widzicie. Potem możemy sobie porobić tutaj ładne dróżki dla pieszych. Zobaczmy, 940 i sami zobaczcie. Postawiłem drugą strefę mieszkalną i zaczęli ludzie przypływać. Tutaj potrzeba im, widzę, znacznie więcej pracy. Fajnie, kamień milowy trzeci odblokowany, super. Zobaczmy sobie panel postępu. Już jesteśmy całkowicie niezależni. Znaczy, zaraz będziemy. I mamy, zobaczmy, usługi. Na drogi wydajemy 17 tysięcy, czyli to, ile postawiliśmy dróg. Elektryczność możemy sobie tutaj wznieść troszkę opłaty za usługę, z tym, że jeżeli sobie podjedziemy, sobie to kliknę. A, i macie tak, w prawej, jeżeli sobie troszkę podjedziemy w górę, właśnie, bo nie dokończyłem, no to będzie wydajność firmy minus coś tam, a zużycie elektryczności minus coś tam. I będzie zadowolenie obywateli nam spadało. Dlatego tego nie chcemy w ogóle podnosić, tutaj w usługach niczym się nie zajmujemy. I zobaczmy, na czym najwięcej tracimy, na kanalizacji, wodociągach i kanalizacji. Mamy opłaty plus 372, eksportu 0, bo nie robimy nadwyżki, czyli nie z tych wód gruntowych po prostu mamy zbyt mały profit, jeśli o to chodzi. I właśnie tak jak myślałem, że właśnie przez tą przepompownię wody, jak sobie tutaj wejdziemy w usługi,
w usługi, to właśnie to jest ten problem, bo nie powinniśmy stawiać takich rzeczy, które mimo, że mamy zużycie, prawda, zadowolenie pracowników, czyli skuteczność, jak to wszystko działa tutaj, no to jest kijowo, nie? Dosyć kijowo, ale ładnie to wygląda tutaj tak na wylocie. Ładne, ładne będzie miasteczko. Jakoś to się tutaj zaopatrzy. Oj, tutaj zaczęli się budować. No ale wracając tutaj do tej strefy, to my sobie to podciągnijmy aż tutaj do tej przepompowni. Stwórzmy im miejsca pracy, tak żeby mogły domki być. O te strefy, jeżeli stawiacie przemysł, czyli warsztaty, fabryki, magazyny i składowiska, to ludzie, którzy do nas przybywają nowi, wtedy zwiększa im się popyt na mieszkania, bo zakładają swoje własne firmy, mają stabilność zatrudnienia i tak dalej. Stabilność zatrudnienia też tutaj się właśnie składa na te strefy komercyjne i dzięki nim oni znajdują pracę i dostają wypłaty, no to wiadomo. Tutaj już mamy 0, a profitu mamy plus 2000. Trzeba by jakoś zwiększyć tutaj, na razie nic nie ruszać. Mamy niezajęte zadowolenie, dostępność miejsc pracy i tak dalej, niezajęte budynki. Super, tutaj się budują nowe, dlatego tak to wszystko wariuje. Jak się wszystko pobuduje, kochani, ja wiem, wysoki czynsz, bo mamy za dużo stref mieszkalnych, jeśli chodzi o te. O te. Ludzie wynajmują tutaj sobie pokój, na przykład, w jakimś... Zobojętnie nie. Tutaj sobie jak wejdziemy, zobaczymy, niestabilny zasięg służby zdrowia. No nie mamy służby zdrowia. Dlatego myślę, że jak już zarabiamy 3, a ta służba zdrowia na miesiąc 105, oj, klepnie to po kieszeni, ale możemy chyba zaryzykować, nie? I tak myślę, żeby... Tutaj mamy miejsce, dosyć dużo tego miejsca, żeby tą klinikę gdzieś tutaj postawić. Potem możemy to rozbudować, może tu przy rondzie. Choć czekamy, aż się tutaj wszystko pobuduje i zobaczymy, jaka będzie strefa ekonomiczna tutaj. Póki co, pomyślmy, jak można tutaj wykorzystać to i kupić następne pola. Tutaj na pewno 4 chcę. I tutaj jeden od razu przyłączę, zrobimy sobie z pociągami. Więc troszkę wydamy. Pójdźmy sobie w rozwój. Mamy 3 punkty. Odblokujmy sobie stację zatnienia wody. Służby oczyszczania. Krematorium, szpital. To na razie nic. Tak się zastanawiam, w czym tu pójść. Opieka, komenda policji. Można opiekę społeczną wziąć. Tak w zasadzie. Aktualny tret 80. Wiem, że na razie macie wysoki czynsz. Tym się nie przejmujcie. Co tutaj potrzeba? Niezajęte budynki, dostępność miejsc pracy, zadowolenie. Okej. Jesteśmy trochę na minus z tymi mieszkaniami. O, jeszcze mamy 2 punkty. Nie wiem, może w drogi pójdę w ten sposób. O. Jeszcze jeden punkcik gdzieś wydamy. Mamy oczywiście wyłączone klęski grzybiołowe, tak. Klęski grzybiołowe wyłączyliśmy. Nie mamy włączonych po prostu na tym sejwie. I 3,5 zarabiamy bez dotacji. I tak, mamy handel usługami. Minus, czyli eksportujemy, importujemy. No to wychodzi. Importowany prąd, właśnie. Prąd. Ten prąd na nas cierpi. Teraz mamy 2 miliony, tutaj 2,5. Możemy postawić wiatrak. To już jest ten czas, żeby postawić wiatrak i zacząć produkować prąd. Więc sobie postawimy o tako przy drodze.
No akurat 5 MW będziemy produkować. Zobaczmy, jak z prądem wyjdziemy. Importowany prąd, a jak sobie usunę tutaj. Zróbmy tak. Tak. Będzie blackout. Zobaczmy sobie teraz prąd. Proszę bardzo, handel usługami 0. Nie mamy importowanego prądu. Dlatego, dlaczego już wam mówię, dlaczego tak robię? Ponieważ chciałbym, aby w przyszłości nasze miasto eksportowało ten prąd, czyli żebyśmy sobie... O! O właśnie. I mamy tak, opłaty za elektryczność, opłaty za wodę, opłaty za parking. Im mniej postawimy na przykład do generowania prądu, tym więcej będą nam płacić. Mamy plus 4,5. Choć ja chcę i tak lekką nadwyżkę zrobić. Tutaj jakoś ładnie to zrobić, takie trzy wiatraczki. Plus, plus, plus. Dobrze, to możemy usunąć. Mamy podłączone pod drogę. Tak, żeby 2,5. Dlaczego nam domów nie chce robić? To jest pytanie. Gra jest pobugowana w kij. Wszędzie pełno zbiorów, wiem. Wysoka przestępczość, niestabilny zasięg do służby zdrowia, odległość na piechotę do szkoły. Zobaczmy. O, tutaj już domki rosną. Zapotrzebowanie na mieszkanie o średnim zagęszczeniu. Okej. Czyli tutaj mamy, tutaj się budują. I tak bo mamy sobie strefę zrobioną, także to one się tu będą budować, te domki. Tutaj prąd, zobaczmy sobie te usługi. Wiem, elektryczności to wszystko, ale zarabiamy plus 2,5. Bez dotacji, tak, bez dotacji. Więc zaczyna się zabawa, będzie problem, jak wybrnąć z tego, ale spróbujemy. Spróbujemy. Teoretycznie mogę policję postawić i służby zdrowia, powinno im się poprawić. Ale na sam pierw mamy służby pogrzebowe. Cmentarz 55 tysięcy. Trzeba tutaj... Sto na miesiąc. Mam nadzieję, że nie zbankrutuję. Koszty usługi, zobaczmy. Elektryczność. Serwisowanie i surowce. O, drogi plus 8 i ten. Zarąbiście, wskoczyło. 14. Tak. 14 teraz. Drogi to główny element miejskiej infrastruktury. Większość z nich posiada podziemną sieć do rozprowadzania elektryczności, wody i odprowadzania ścieków. Te drogi po prostu są po to... One są serwisowane przez inny ten. Dobrze, tutaj dostawy się robią. Tutaj ludzie idą do domu. Zobaczcie, całkowicie ta strefa jest wyłączona z ruchu. Chcemy rozładować napięcie aut. Tutaj sobie postawimy jakieś dwa przystanki w przyszłości. Tutaj jakiś jeden, żeby zbierało ludzi. Niech ludzie się zbierają. Ja wiem, że będą kolejki, ale za dużo też przystanków jak się postawi, to będzie nie za dobrze. Tutaj na pewno sobie zrobimy małe rondo na końcu. Żeby sobie autobusy mogły zawracać. Tutaj mają pole do popisu do zawracania. Tutaj też pewnie jakoś sobie zawrócą. Także o tako, małe rondko. Tam na końcu będzie git. Plus 3 i coś. A z czego? Tak, też z dróg. Mało dróg mamy po prostu.
Czego oni potrzebują? O co wam chodzi? Dostępność miejsc pracy, uczniowie. Nie macie pracy? The fuck? Sobie zróbmy jeszcze jedną drogę w takim razie. Tutaj. Wiem, nie umiem w tą grę grać. Spokojnie, ale się nauczę. Przy was. XD. Nie podoba mi się tutaj ta siatka. Nie wiem, o co chodzi. Ale dobrze, więcej miejsca będą na parki. Dlatego sobie postawimy tutaj tą strefę. Może o to chodzi? Może potrzebujecie tutaj tych stref? Strefy na kupowanie? Zobaczmy. Zobaczmy. Zarabiamy na siebie. 3 i coś. 3, 4. Takie 4000 na godzinę? Wcale nie jest źle. Advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. A zróbmy im tutaj jeszcze jedną strefę. Zobaczmy, co się stanie. Lubię igrać z ogniem. Dobra, zobaczmy sobie, jak tu teraz prąd. Wysokie zużycie jest tutaj, tutaj jest w miarę niskie. Tak, dostępność elektryczności, handel elektrycznością. Chciałbym zrobić sobie eksport. Z tym, że połączenie chciałbym mieć. For example, consider capital. One final question, Professor. Is the housing shortage going to make me richer? By certain Właśnie, nie mogę. Muszę mieć wykupione... Muszę mieć wykupione miejsce, tak? O właśnie, idzie w górę. Właśnie, zrobiłem im o te strefy. Dostępność miejsc pracy plus. Więcej pracy potrzebują. Może tutaj chciałbym to przebudować i zrobić. Tutaj mają rondo. Zrobić im tutaj w ten sposób tą strefę ekonomiczną. W ten sposób. O, służby drogowe mamy. Zrobić im tutaj. Całkowicie inaczej. Tą drogę na pewno sobie dać tutaj symetryczną, pięciopasmową. Tutaj też. I tutaj też, żeby tutaj nic się nie korkowało w zasadzie z tym wyjazdem. I tutaj też zupgrade'ujemy. Większy przepływ zrobimy. A tutaj w przyszłości sobie tak to rozbudujemy, że tutaj będzie w ogóle autostrada jakoś się łączyła z tym miastem. O, i tutaj niestety parking przeszkadza, ale dobrze, mogło sobie tak wjeżdżać. Mam nadzieję, że tu takiego dużego korka nie będzie, choć już widzę problem i tak. Także troszkę uratowaliśmy sytuację tą strefą ekonomiczną dodatkową i ja tutaj chciałbym właśnie tą pięciopasmówkę dać w ten sposób. I tutaj byśmy musieli sobie przepompownie to dać inaczej. Właśnie ta strefa ekonomiczna. Mam nadzieję, że tutaj parkingek. Jakbym postawił tutaj mały parking. Mały parking na razie. O właśnie, o taki. Tutaj na rogu. Czy to co by coś dało? Bo ludzie przyjeżdżają samochodami do pracy. Tutaj damy też tak. Zobaczmy. 7 tysięcy już zarabiamy. Zobaczcie. 7 tysięcy. A zresetowałem praktycznie ten bug, robiąc im strefę
przemysłu wytwórczego. Tak, przemysł wytwórczy, warsztaty, fabryki, magazyny i składowiska. Robię im miejsca pracy. Dlaczego pięciopasmówkę tutaj postawiłem? Ze względu na to, że no, potrzebujemy tutaj bardzo dużo miejsca, bo jak będą się zjeżdżać te ciężarówki i tak dalej, no to lipa będzie. Jak te samochody jeżdżą, te prywatne? Wiem, tutaj to kijowo wygląda, dlatego to bym sobie... Zastopuję sobie... Przeniosę sobie ten budynek tutaj. Chcę przenieść ten budynek tutaj. No i dlaczego on się nie chce przenieść? To jest dzisiaj jakieś problemy ta gra ma. No nie mogę. Mam brak wód gruntowych i dlatego. Tutaj przy tej drodze. O, i teraz sobie tą drogę z tej zrobimy tak. O właśnie, na sam środeczek. Teraz będziemy mogli przenieść tutaj. Produkcja wody, tyle ile potrzeba. Czyli wyszliśmy sobie z kryzysu, tak w zasadzie. Tak, tutaj śmieciareczka sobie. Majonezowice, majonezowice. Super, tam pewnie majonez robią. No i zarąbiście. Także, kochani, jeżeli lubicie takie odcinki z City Skylines, on w zasadzie, podsumujmy sobie tutaj to wszystko, jak to wszystko wygląda. W poprzednim odcinku sobie właśnie zrobiliśmy to osiedle, żeby robić na ludziach hajs. Nie wiem, tu już spada. Tu nie mam żadnych dotacji, tutaj robimy 7000. Tutaj ludzie, zrobiliśmy strefę taką z deptaczkiem, żeby nie jeździły autka, a tylko dostawy były. Tutaj można potem postawić jakieś wyższe strefy komercyjne, ale to z czasem. No więc kochani, zrobiliśmy sobie tak. Tutaj ładny taki deptaczek, może nie tak, nie ten przycisk. Ładnie to wygląda. W ogóle mamy tutaj jakieś dziwne cienie na rondach? Nie mamy. Jest zarąbiście. Właśnie, bo miałem jedną opcję właśnie wyłączać. Dlatego tak ten 6000. Ludzie tutaj, proszę bardzo, przyjeżdżają, nie ma żadnego korka. Powiększyliśmy sobie strefę ekonomiczną, zrobiliśmy sobie ten deptaczek. Tutaj postawiliśmy domki szeregowe przy tym, bardzo ładnie to wygląda. Myślę, że jak będziemy się rozbudowywać bardziej w tamtą stronę i tutaj pociąg zrobimy, tam są bardziej takie też tereny. Można by zrobić z tego miasto takie eksportowe, plus do tego, jak wybrzeże sobie tutaj wykorzystamy, tam do końca wykupimy sobie te tilesy, to będzie ładnie. No więc z tej strony był Lukasek, do zobaczenia w następnym odcinku City Skylines. W następnym odcinku zajmiemy się dalszym rozwojem naszego miasta. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Także będzie, myślę, że super. Do zobaczenia.